Nie zostaliśmy nauczeni miłości. Miłość, uwaga, bo to jest dla wielu zaskoczenie. To jest umiejętność, której się możemy i powinniśmy się uczyć, a my się tego kompletnie nie uczymy. Reanimacja związków zawsze jest możliwa, tylko trzeba zaufać nauce, bo bardzo często ludzie się boją pójść na terapię właśnie przez swoje ego. Jak do mnie przychodzi para, ja się pytam, czy się kłócicie. No właśnie dlatego, to przyszliśmy, bo my się ciągle kłócimy. Ja mówię, to całe szczęście, że wy się kłócicie. To znaczy, że jest dla was nadzieja. Nieważne, że się kłócicie. Ważne, jak się godzicie. Ważne, jak się godzicie. Dziecko musi oglądać godzenie. Kobiety nie wybierają bogaczy i adonisów. Wolą wybrać faceta, który ma potencjał, możliwości. Kobieta jest w stanie zrezygnować bez problemu z pieniędzy, jest w stanie zrezygnować z seksu. Ale nigdy żadna kobieta nie zrezygnuje z poczucia bezpieczeństwa. O balansowaniu życiu między dwogiem ludzi, ale także energii i emocji w rodzinie dzisiaj porozmawiamy z Robertem Rutkowskim, psychoterapeutą. Dzień dobry. Też drodzy widzowie, zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, bo to nasze drugie spotkanie, a dobrze wiem, że będzie tych spotkań więcej. Więc jeżeli lubicie słuchać Roberta, to zachęcam do subskrypcji. A przy okazji pewnie też oglądając ten odcinek, pojawią Wam się jakieś pytania w głowie, więc zapraszam i zachęcam do tego, żeby skomentować ten materiał. A więc przechodząc już do. Do naszego spotkania, tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy dzisiaj zająć się tematem, który spotyka praktycznie każdego z nas i bardzo ważnego wyboru w życiu, który podejmujemy, właściwie w różnych momentach tego życia czyli odnajdywania partnera życiowego, tej osoby, z którą spędzimy resztę życia. Osoby, w której spojrzeniu będziemy się przeglądać, ona będzie nas motywować do działania, będzie nas trochę kształtować poprzez to, jaka jest. Więc czy Twoim zdaniem, był moim zdaniem, tak. Czy wybór partnera życiowego to jest jeden z najważniejszych wyborów w życiu? Użyłeś takiego sformułowania odnalezienia partnera życiowego. Jakby to rzeczywiście było kwestia, że on gdzieś tam jest zakopany, schowany, gdzieś tam w liściach sałaty, tudzież gdzieś tam w jakiejś Koronach drzew, a my tylko musimy się pewnymi umiejętnościami wykazać, żebyśmy go odnaleźli tę drugą połówkę. No, taka jest narracja też bardzo często um, głoszona i przedstawiana, że tylko musimy się odpowiednią czujnością wykazać, żeby go znaleźć. Czyli a tak naprawdę, gdzieś tam jest ta osoba, i tylko musimy ją po prostu pewnego no, dnia spotkać. Tak. No, tak, generalnie to jest przyjęte. Następuje sprzęgnięcie, y, jakaś ekstaza, stan, który się nazywa zakochaniem, y, y, który, no, jak mówią, już nawet konkretne badania trwa maksymalnie do dwóch lat, to co później to już jest jakby jest inny etap. Ale generalnie o co chodzi z tym odnalezieniem? Czy tak naprawdę to tylko chodzi o to, żeby kogoś odnaleźć, bo my mamy takie pojęcie, jakby to było trochę jakby niezależne od nas, a jest bardzo. Dlatego, że. Mm, ja no, mam dość bogatą przeszłość emocjonalną, taką, taką życiową. Tych, tych, tych zakrętów mi nie brakowało, i kryzys to jest chyba moje drugie imię, i dlatego chyba też specjalizuję się, jakby też pomagam ludziom w wychodzeniu z kryzysów, dlatego że znam te procedury i, i gdzieś tam, jak sobie przywołam siebie z tamtego okresu, to ja bardzo długo nie potrafiłem. Ułożyć sobie tej sfery emocjonalnej. Teraz już z perspektywy lat, już wiem, co było tego yy, przyczyną. Nie to, że nieuważnie szukałem, tylko to, że po prostu kompletnie nie byłem przygotowany. I to jest bardzo ważny fakt, to podpowiedz nam, jak się przygotować na odnalezienie tej drugiej osoby. Ja bym nawet powiedział, że ja byłem upośledzony. Yy, uczuciowo emocjonalnie jest. Wiele czynników się na to składa. Moje upośledzenie głównie polegało na tym, że ja z racji moich życiowych doświadczeń, trudnych relacji rodzinnych, tylko tak jednym słowem, a to bardzo szeroko opisałem w książce Oswoić narkomana, te moje wątki rodzinne, mój ojciec, jak dla każdego syna, dodatkowo jeszcze jedynaka, był bardzo ważną postacią, był łącznikiem między mną, a światem ludzi dorosłych, generalnie światem. Natomiast to był dobry, wrażliwy, na wielu płaszczyznach wspaniale funkcjonujący, wykształcony człowiek, który niestety obdarzył mnie czymś, co się nazywa skryptem, takim skrzywionym. Mianowicie mój ojciec nie potrafił okazywać uczuć. Było zamrożenie, był freeze, kompletny freeze było w domu. I ja o tym, jak ważny jestem dla mojego ojca, dowiadywałem się od ludzi obcych. Kompletnie, bo mój ojciec był niestety, ale uszkodzony na tym polu, ponieważ mamy w tle w naszej rodzinie <laughs> chwalebną postać, dosyć zacną postać historyczną e, mojego dziadka, który był żołnierzem, e, biorącym czynny udział w bitwie warszawskiej, odznaczonym, rannym, e, pracował w kontrwywiadzie przed wojną, więc mocna figura. Mocna figura, jak patrzę na zdjęcia, dziadek się przechadza przed wojną po krakowskim przedmieściu, to mógłbym to naprawdę bardzo mocno to zdjęcie na Facebooku rozpropagowywać z dumą, z podniesioną głową. Natomiast wiem, że za tym się kryło również to, że no w tamtych czasach wojskowy miał ciężką rękę. I po prostu korzystał z tego faktu, żeby nakierowywać swojego syna, czyli mojego ojca, w niektórych wyborach pasem, ciężkim wojskowym pasem, lub czasami również ręką. I mój ojciec nigdy mi nie uderzył. W moim domu nie było przemocy. Przemoc fizyczna mojego dziadka w stosunku do mojego ojca zaowocowała tym, że mój ojciec się zamroził. Nie był w stanie okazywać uczuć. Również mnie. Ja z domu nie wyniosłem umiejętności okazywania uczuć, ponieważ nie okazywał ich mój ojciec również w stosunku do mojej matki. I czym to zaowocowało? Tym, że ja nie mając punktu odniesienia, ja kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. Jak ja w wieku 18 lat zostałem poproszony przez mój wewnętrzny głos, tą, tę drugą część mojej osobowości, która mówiła: Słuchaj, to jest dobry moment. Powiedz tej dziewczynie, że jest dla ciebie ważna to ja nie byłem w stanie wyartykułować żadnego dźwięku. Ja się dławiłem, ponieważ nie znałem tego języka. Równie dobrze ktoś mógłby powiedzieć, słuchaj, powiedz tej kobiecie, która ci towarzyszy, która ci ufa, e, że jest dla ciebie ważna w języku mongolskim, by na jedno wyszło. Ja nie znałem tego języka. I teraz, co to ma wspólnego z, z, z tym, o czym rozmawiamy? Tak naprawdę ja miałem bardzo zanieżone poczucie własnej wartości. Na bardzo niskim poziomie. Ja się jąkałem, byłem wstydliwy. Żadna moja partnerka z tamtego okresu, gdy byłem małolatem, nie wierzyła mi w to, że ja jestem nieśmiały, bo miałem dwa metry wzrostu, byłem wtedy przystojny. Podejrzewam, że uwagę. Wysportowany, w to, w to, w to. dużo więcej miałem lat niż wyglądałem, więc miałem duże powodzenie u kobiet. I jak ja mówiłem tym wszystkim kobietom, że ja jestem nieśmiały, to to wywoływało parsknięcie śmiechem. Nikt mi w to nie wierzył, a ja naprawdę byłem zakompleksionym, wycofanym jąkałą. I to jest pewnego rodzaju punkt wyjścia dla mnie. Dlatego, że ja wtedy kompletnie nie darzyłem siebie nawet odrobiną sympatii. Jak ktoś taki mógł wejść w emocjonalną relację? Jeżeli. Nie lubimy siebie, a nawet czasami wręcz nienawidzimy, no bo trudno, żeby ktoś, kto akceptuje siebie, ma do siebie dużo atencji, żeby ktoś taki brał narkotyki, legalne czy nielegalne. To zawsze jest narkomania, krzykiem rozpaczy, jakiejś tam niechęci do samego siebie. I mówię o tym, odwołując się do tego swojego osobistego doświadczenia z tego względu, że ja nie potrafiłem zbudować porządnej relacji, bo generalnie nie byłem zbyt zaprzyjaźniony z otaczającym mnie światem. I teraz pytanie, jeżeli ja się w kimś zakochuję, historycznie, wręcz naprawdę obsesyjnie, kocham tę osobę nad życie, to co to jest? Czy to jest miłość? Czy to jest uzależnienie? Czy to jest jakaś zależność, przywiązanie? Czy może to jest jakiś egotyzm? Dlaczego egotyzm? Bo ja zaczynam się dobrze czuć przy tej kobiecie. Dodatkowo jeszcze w grę wchodzą jakieś tam hormony, yy, intensywnie wydzielane przez przysadkę mózgową i te wszystkie układy neurobiologiczne. Yy, I czy to jest na pewno miłość? No nie do końca. Nie może być to miłość sensu stricto, yy, dlatego że yy, nie zostaliśmy nauczeni miłości. Miłość, uwaga, bo to jest dla wielu zaskoczenie. To jest Umiejętność, której się możemy i powinniśmy się uczyć, a my się tego kompletnie nie uczymy. Więc w tych poszukiwaniach tej tak zwanej mitycznej drugiej połówki, nie należy tylko i wyłącznie e, liczyć na jakiś. Przypadek, zrządzenie, mie znalezienie miejsca, gdzie ja tę osobę sobie znajdę, nie wiem, w teatrze, no najgłupszym pomysłem jest szukanie gdzieś tam online, no bo to jest teraz powszechne i to jest też forma lenistwa. Nadal mimo, że to jest najbardziej rozpowszechnione, jestem zwolennikiem old schoolu, czyli żeby szukać tych swoich partnerek, partnerów w jakichś tematycznych obszarach, tam, gdzie jakiś jest punkt zaczepienia. Mhm. No to dobrze, <laughs> to skonkretyzujmy. W co powinniśmy być wyposażeni? Jakby w jakie narzędzia, umiejętności, bo mówisz miłość i to chowasz za tym słowem, żeby będąc w kolejce, w sklepie, w kawiarni, na spotkaniu rodzinnym, czy na weselu chociażby. Kiedy widzimy piękną kobietę, czy przystojnego mężczyznę i zwraca naszą uwagę, to jak rozpocząć tą relację, albo jak zdecydować, czy to właśnie tej osobie chcemy poświęcić naszą uwagę, naszą siłę emocjonalną. Nazwę to tak, tak umownie terapią ekspozycyjną. Tę terapię możemy sami sobie serwować, wystawiając się na ekspozycję bodźców, czyli doświadczenie. Dlatego, że im ktoś więcej doświadcza, i jest spełniony taki warunek, że nie wszystkie te doświadczenia są negatywne, a raczej nie znam historii, żeby tylko i wyłącznie negatywne doświadczenia się działy, bo nawet w piekle można naprawdę doświadczyć czegoś pozytywnego, o czym dowodzą, czego dowodzą również książki typu Wiktor Frank, Człowiek w poszukiwaniu sensu, gdzie naprawdę będąc w obozie koncentracyjnym, można, można było doświadczyć kontaktu z aniołami, a tymi aniołami byli inni współwięźniowie, więc nawet tam, w piekle, w epicentrum piekła, można było naprawdę doświadczyć, Świadczyć kontaktu z Bogiem, tak zwanym Bogiem. Obojętnie jak go pojmujemy. Więc y, mówię o tym, że wystawiając się na bodźce, warto uczyć się, doświadczać y, dostrzegania y, tych cudownych, wspaniałych chwil, którym, których życie nam y, dostarcza. I to może spowodować jakąś rosnącą sympatię do tego padołu, do tego łez padołu wokół nas, rozumienia, że życie naprawdę jest wartością, że jest czymś pięknym. Dlatego, że jeżeli my nie nienawidzimy świata, które nas otacza, jeżeli my nie lubimy siebie ludzi wokół nas, no to jak my możemy kogoś obdarzyć jakimkolwiek uczuciem? Miłość to jest wypadkowa Wielu składowych elementów w ogóle stosunku do, do świata. My nie przykładamy uwagi do tego, żeby najpierw pokochać świat, przy okazji pokochać siebie, a dopiero później pokochać jakąś wybrankę czy wybranka. Dlatego, że to trochę znaczy tu chodzi o szlifowanie tej umiejętności przez właśnie doświadczanie. Ludzie się boją też często doświadczać. To, to, teraz to jest przypadłość tego świata, że ludzie boją się często wyjść jakby z domu, gdzieś tam na ulicę i wszystko chcą robić, jakby w swoim jakby w swoim kwadracie. Z, jedną rzecz chciałem teraz, bo mi się przypomniała a propos jedności, akcji, wiesz, no cechy jakby dramatu greckiego. E, spójność miejsca i akcji. I akcji. E, I widziałeś, widziałeś Wieloryba? Tak. Ten film się dzieje cały czas w mieszkaniu tegoż e, głównego Wieloryby. bohatera, który jest postacią tragiczną. No nie będziemy spoilerować, wszystkich gorąco namawiamy, żeby obejrzeli, obejrzeli ten genialny film Darena Aranowskiego, zresztą kolejny jego genialny film, bo to jest to jest studium tragedii człowieka, który akurat uciekł w obżarstwo, uciekł w coś, co uczyniło z niego potwora. Natomiast ten potwór wizualny był aniołem mentalnym. I każdy, kto ten film zobaczył, no to jest kolejny film, który wywołał ostatnio u mnie wzruszenie, więc, więc tak się uśmiecham, bo jakoś tak ostatnio, może to jest kwestia wieku, że się coraz częściej wzruszam, może to są jakieś zmiany miażdżycowe, oby nie, ale to się czasami tak dzieje. Natomiast stosunek do świata zewnętrznego jest początkiem tego, co będziemy mieli później w relacji z drugim człowiekiem. Mhm. Ja ujmę, ujmę to w taki sposób, że my często podchodzimy do miłości, że obym tylko znalazł odpowiedni obiekt, i wtedy się wszystko fajnie potoczy. Zakochamy się w sobie, bylebym tylko miał szczęście i trafił na odpowiednią osobę. Wiesz, co to przypomina? To trochę przypomina taką sytuację, gdy ktoś, kto się chce uczyć malować, nie chce ćwiczyć malowania, nie chce się uczyć tej pięknej skoniną sztuki malarskiej, tworzenia różnych obrazów, tylko uznaje, że jak trafi odpowiedniego modela, trafi odpowiednią modelkę, to wtedy wszystko się samo ułoży. On już na pewno będzie malował piękne obrazy. Uczmy się miłości. Uczmy się miłości, bo niestety tego nie robimy. Liczymy na stąd później tyle jest różnych problemów w tych relacjach, bo ludzie są nienauczeni nie czytania również samych siebie, drugiego człowieka samych siebie. O tych problemów dojdziemy. Ale idąc dalej w tej naszej chronologii, no to wyobraźmy sobie, że już spotyka się dwóch ludzi, którzy są sobą zainteresowani, ale nie ma związków idealnych i każdy z nas się o tym z pewnością przekonuje, i pojawiają się pierwsze tarcia, kłótnie. Czy kłótnie są dowodem na to, że nam na tej drugiej osobie zależy, czy raczej dowodem na to, że nie do końca do siebie pasujemy? Jak to interpretować? I tu też chciałbym Ciebie zapytać o to, jak kłócić się dobrze. Użyłeś słowa, też, też fajnego klucza tutaj użyłeś, bo użyłeś słowa tarcie. Nie wiem, czy to jest nieświadomość twoja, ale to tarcie ma niezwykłe znaczenie w tym wątku właśnie. Zaraz ci to wyjaśnię. Jak do mnie przychodzi para, ja się pytam, czy się kłócicie. No właśnie dlatego to przyszliśmy, bo my się ciągle kłócimy. Ja mówię, to całe szczęście, żeby się kłócicie. To znaczy, że jest dla was nadzieja. Że, że się... coś między wami jest. Dokładnie. Mhm. Znaczy, tarcie... Jest warunkiem koniecznym, niezbędnym w takiej relacji. Dlaczego? Odbarczam bardzo często moich pacjentów, którzy boją się, że kłócąc się przy dziecku, robią mu krzywdę. Chciałem cię o to później zapytać, hmm. bo y, wydaje mi się, że wielu z nas ma właśnie takie postrzeganie: kłóćmy się, ale żeby dziecko tego nie słyszało. Jeżeli ktoś mi teraz usłyszy, Szaf, usłyszawszy te słowa, jakby zarzucić, że zwariowałem, no to ja oczywiście mam bardzo solidną tarczę, y, którą się będę bronił, a tą tarczą jest mój mistrz, który mnie tego nauczył, a właściwie sam się nauczyłem dzięki źródłom pochodzącym od tego mistrza. To jest taki duński, nieżyjący już niestety, psychoterapeuta, y, który chyba największą y, obdarzył, największą mi obdarzył wiedzą odnośnie obszaru zwanego rodzicielstwo. Ja mam wykształcenie pedagogiczne, natomiast kiedy się okazało, że moja obecna żona Joanna jest w ciąży, co było nie tak dawno, bo to było raptem 8 lat temu, że będziemy mieli synka, planowana decyzja i jedna z najcudowniejszych w moim życiu, do mnie dotarło. W myśl zasady wiem, że nic nie wiem że co z tego, że ja mam jakieś teorie sprzed 30 lat, że to wszystko to tak naprawdę nie za bardzo już jest aktualne i przydatne. Mam ogólne pojęcie o świecie rzeczywistym, pracuję z ludźmi w tym obszarze swoim ulubionym, czyli tych różnych ucieczek, obsesji, pasji, które potrafią się zamieniać bardzo prosto w obsesję przy nieodpowiednim obcowaniu z nimi i zacząłem szukać źródeł. Aby zobaczyć, jak to jest mieć dziecko. Mam dorosłego syna, żeby była jasność, tylko że ja przy dorosłym, gdy mój obecnie dorosły syn Mateusz miał te tam 6-7 lat, ja troszkę zmarnotrawiłem możliwość czerpania z tego. Siły energii, której postanowiłem już teraz za tym drugim w tym, w tym drugim rozdaniu nie zmarnować. I co się dzieje? Dzieje się to, że ja sięgnąłem po źródła, a tymi źródłami oczywiście to samo to nie wpadłem, bo mam zacnych wielu przyjaciół, którzy mieszkają w różnych częściach tego świata i mi. Pod... Podpowiedzieli, to są często wykładowcy na różnych, w różnych szkołach amerykańskich z tego obszaru mojego i oni mówią: Słuchaj, macie w Europie genialną postać. Wtedy jeszcze on, on żył, sięgnij po jego, po jego książki. Nazywa się Jesper Jul. I ten Jesper Jul. Ostatnio się dowiedziałem, że też w Warszawie powstaje w ogóle jakaś szkoła imienia tegoż pedagoga. Trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy znają jakby książki Esperejula. To jest elementarz. znaczy każdy nauczyciel powinien tę książkę znać. I teraz już to poëntuję. W jednej z książek pod tytułem Agresja, nowe tabu jest użyte zdanie, które zacytuję: Jeżeli się w domu pojawia kłótnia, awantura, to nie ważne, że Wy się kłócicie. Nie ukrywajcie tego. Nie wypraszajcie dziecka z pokoju. Niech dziecko zobaczy konflikt. Oczywiście w sposób cywilizowany, żeby to był konflikt ludzi cywilizowanych. Bez agresji, bez przemocy i tak dalej. Może być podniesiony głos, może być różnica. Ona powinna być ta różnica zdań. Czego się dowiaduje dziecko przez taką sytuację? Podejrzewam, że każdy ma prawo do swojego zdania, do obrony własnego zdania, mamy prawo się kłócić, ale też chyba ważne w tym kontekście, o którym mówisz, trochę usprawiedliwiającym kłótnie przy dziecku jest to, że też godzimy się później. Właśnie dokładnie. Bo to jest ta druga część. Nieważne, że się kłócicie, ważne jak się godzicie. Ważne jak się godzicie. Dziecko musi oglądać godzenie, bo to jest dla niego sygnał. Aha, jest konflikt. Czyli nie wyjmuje gnata i go zastrzelić, chcę, bo to najprostsze jest, żeby zlikwidować adwersarza. Nie, on widzi, że jest coś wyżej, coś, co może generować również coś fajnego, konstruktywnego. Jul pisze w swojej książce taką rzecz: To taka zwyczajna, taka, tak, taka prosta miłość. Ta bliskość okazywana, którą emanujemy, którą urzeczywistniamy, w jaki sposób? No, nie ma miłości nieokazywanej. Miłość nieokazywana nie istnieje. Miłość należy okazywać, podobnie jak z pracą. No, czy można pracować nie okazując tej pracy? I oczekiwać jeszcze honorarium za to? Dlaczego oczekujesz benefitów w swoim związku, jak ty nie okazujesz swojej partnerce, że jest dla ciebie ważna? Nie no, daj spokój no przecież no, ciągle mam ci powtarzać, że cię kocham. Powiedziałem ci to 20 lat temu, to ci powiem, jak coś się zmieni. No, anegdota, prawda? Taki żarcik, ha, ha, ha. Yy, trochę mroczny, ale to, ale to się dzieje. Nie okazujemy uczuć ludziom, którzy naprawdę są dla nas nawet nie tylko ważni, ale czasami nawet najważniejsi. Bo my poświęcamy się trochę sobie nawzajem. Kobieta nam poświęca swoją urodę, poświęca nam nieskazitelność swojego ciała, daje nam swoje dziewictwo bardzo często, w optymalnym ujęciu, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny we współczesnym świecie. Ale jeżeli decydujemy się mieć dziecko, to co ta kobieta ofiarowuje nam? Ofiarowuje nam, Również to, co będzie przechodziła, będzie przechodziła również deformację swojego ciała. Później będzie się angażować w opiekę nad tym dzieckiem. Będzie chciała to dziecko jak najbardziej przygotować do tego życia. To jest i dla niej realizuje swoje macierzyńskie różne instynkty, ale to jest również ukłon w naszą stronę, męską stronę. Nie oddelegowujmy, my faceci, tego, Procesu, tylko kobiecie. Pamiętajmy, że ona nas potrzebuje. Dzisiaj miałem sesję z moją klientką, która bardzo boleje na tym, że po urodzeniu dziecka jej mąż uciekł w pracę, bo się chciał poczuć odtrącony. Ona również pewne błędy popełniła, bo może zbyt mocno się na dziecku skupiła. No generalnie się nie dogadują na tym etapie. Mieszkają w, jednym, w jednej ze stolic, pięknej stolicy jednego z państw europejskich. Bardzo się kochają, natomiast przestali sobie miłość okazywać. Nie istnieje miłość nieokazywana. To jest warunek każdego związku. I teraz wracając do tego tarcia, o którym wspominałem wcześniej, więc te dygresje nie, jakby też pozwalają nam wrócić do tego głównego wątku. Prawdziwe takie Czyste, beztroskie okazywanie miłości jest jak słońce, daje ciepło słoneczne, proste i klarowne. Natomiast okazuje się, że ta kłótnia między partnerami również może być konstruktywna, ponieważ tarcie również wydziela ciepło. Czyli mamy ciepło słoneczne i ciepło będące konsekwencją tarcia. I dlatego to jest odbarczające dla tych, którzy bardzo się męczą tym, że jest kłótnia przy dziecku. Ważne jest, żeby dziecko zobaczyło, jak się godzicie. Kłócić się możecie do woli, byle, nie, by, byle niezbyt ekspresyjnie i nie bać się, że dziecko od razu będzie straumatyzowane. To skoro mówisz o tym w tym momencie, to, to podpowiedzmy naszym widzom, którzy pewnie też niejednokrotnie są w takiej sytuacji, że, że obstają przy swoim zdaniu. Małżonek, małżonka mają inne. No i próbują się jednak dogadać. Zależy im na sobie, zależy im na kompromisie, tylko chwilowo go nie znajdują. Jak przeprowadzić tę dyskusje, żeby dojść do konstruktywnych wniosków, które nas zbudują po tej kłótni, gdzie razem uwierzymy, że to wypracowane rozwiązanie jest lepsze niż dwa osobne. A dlaczego konstruktywne? Czy wszystko musi być konstruktywne? Czy wszystko się musi bilansować? Balansować, bilansować, balansować. No nie musi, nawet, nawet nie powinno, bo wyobraź sobie, wyobraź sobie mrok, który następuje, gdy cały czas żyjesz w balansie, cały czas żyjesz w świecie idealnym, wszystko się pięknie układa i nagle w wieku 35-40 lat jest pierwszy jakiś fuck up, mówiąc tym współczesnym no, językiem. To przepraszam, czy powinienem w takich kłótni w takim razie odpuszczać skoro nie konstruktywne rozwiązanie? <laughs> szybko łapiesz kropki, szybko łączysz kropki. Wyobraź sobie, że za każdym razem wygrywasz w konflikcie ze swoją partnerką, za każdym razem stawiasz na swoim. Nie chciałbym, żeby moja partnerka była tą, która cały czas przegrywa. Dlatego mówię o tym. Klątwa. Mieszkanie z kimś, kto przegrał, naprawdę nie jest przyjemną perspektywą. I czasami dajmy sobie prawo przegrać. Nawet, żeby sprawdzić, jakie negatywne konsekwencje tej decyzji, której żeśmy dali przestrzeń, się pojawią. Bo czasami trzeba na bazie tego też doświadczyć. To, że ja na przykład widzę, bo jestem geniuszem, wizualizuję sobie konsekwencje tej decyzji i mówię, nie, no ona jest zła, to nie znaczy, że to samo widzi mój partner. Czasami naprawdę warto dać komuś wykopytnąć poznawczo. Żeby zobaczyć chociażby, jak wygląda ten świat z drugiej perspektywy. Wiesz, yy, mamy bardzo często taką skłonność, żeby oglądać horrory. Lubimy tam czasami zerknąć, ale to nie jest tylko zwykła sama taka ciekawość. Yy, to jest naturalna potrzeba człowieka, żeby dotknąć tego, co mm. yy, Nietzsche nazwał yy, otchłanią. Oczywiście czym prędzej przychodząc z odcieczą, mówiąc, jeśli długo patrzysz w otchłań, to otchłań patrzy na ciebie, więc oczywiście możesz zerknąć do otchłani, ale uważaj, żebyś tam za bardzo nie długo nie filował. To dotyczy na przykład, już przekładając to na praktykę, to dotyczy na przykład lekarzy pracujących na Sorach, to dotyczy sanitariuszy, to dotyczy policjantów pracujących w potwornych niekiedy okolicznościach różnych przypadków, bo to może deformować psychikę i ten mrok może nas oblepić. Jeżeli zbyt długo się się w niego wpatrujemy. Natomiast jaki to ma wymiar pozytywny, jeżeli doświadczymy czegoś złego w naszym życiu, jeżeli doświadczymy zdrady, doświadczymy cierpienia, krótko mówiąc? A no właśnie. Dlatego, że to cierpienie, że posłużę się tutaj trochę parafrazą Schopenhauera, jednego z mrocznych filozofów, który powiedział, że cierpienie uszlachetnia, że człowiek powinien być dumny, że może znosić cierpienie. Cóż za ryzykowna teza. Gdzie jest sens w odczuwaniu cierpienia? A proszę bardzo, cierpienie w naszym życiu może zaowocować bólem albo przemianą. Ja wybieram przemianę. Te wszystkie sytuacje, które mi skopały tyłek w moim życiu, solidnie, bardzo często na moje własne życzenie, niekiedy było to, były to zewnętrzne bodźce, ja wszystko zrobiłem, wykorzystując chociażby kontakty międzyludzkie, żeby przeformułować to na przemianę. Ja swoje przemiany dokonywałem, swoich przemian dokonywałem dzięki temu, że w moim życiu pojawiali się ludzie, którzy Potrafili znieść mnie w tamtym czasie, bo byłem potworem, byłem okropny. Kompletnie nie dopuszczałem żadnych autorytetów, ale jednak wytrzymali ze mną. I ja dzięki pewnym mikrokorektom, wiesz czego dokonałem, pewnych zmian w nawigacji. Małe korekty w instrumentach pokładowych powodują to, że zaczynamy w inną stronę, jakby nawigować. I teraz wykorzystując te sytuacje negatywne w naszym życiu. Możemy spowodować to, że to życie staje się pełniejsze. I ja to nazywam kalibracją mroku, umiejętnością kalibrowania mroku w naszym życiu. I tak naprawdę na tym polega. Ta cała formuła, której hołduję od wielu, wielu lat, czyli psychoterapia, żeby mroczne wydarzenia w naszym życiu przeformułować na coś konstruktywnego. Mówiąc o tych bardziej mrocznych odcieniach naszego życia, trochę wywołałeś temat, mówiąc o zdradzie, bo przed naszym spotkaniem rzuciłem oko w statystyki, i gdybyśmy teraz. Zastosowali taki mechanizm, że ty, ja i trzecia osoba, która nas ogląda, spotykamy się w trójkę i patrzymy na swój związek. Według statystyk, to okazuje się, że jedno z nas niebawem się rozwiedzie. Pewnie to będzie w dwunastym roku związku małżeńskiego, i w dwóch na trzy przypadkach te papiery rozwodowe będą inicjatywą kobiety w tym związku. Jedna trzecia par w Polsce rozwodzi się. To dużo czy mało? Obojętnie, jakieś, obojętnie jakie byś nie podał statystyki, y, zawsze bym ci odpowiedział, że dużo. Dlatego, że ludzie się bardzo często roz, rozwodzą, y, napędzani impulsem, żeby iść w to, co wygodne, a nie wartościowe. Y, a okazuje się post factum, czego doświadczam w swoim gabinecie, kiedy wraca do mnie klient y, po burzliwym, bardzo mrocznym rozwodzie ze swoją kobietą, matką jego dzieci, ponieważ na jego drodze się pojawiła ładniejsza, może nawet inteligentniejsza, sympatyczniejsza, nowa flama. Tylko, że później ta atrakcyjniejsza, ta nowa przestaje nią być i staje się de facto taką, jaką się stała jego zostawiona przez niego partnerka. I następuje historyczne, ciągłe szukanie nowego obcego. I stąd mamy na przykład mężczyzn, którzy mają trzy, cztery, a nawet po pięć rozwodów w swoim życiu. Co tam nie trybi? Ma pecha w szukaniu kolejnej partnerki, nie może trafić, ale te kobiety są straszne teraz, prawda? Nie mogę znaleźć normalnej kobiety, a może byś chłopiec zatrzymał się. Może byś lustro odkurzył, Zapraszam. Takim, lustrum, takim lustrem są terapeuci. Tacy pacjenci bardzo często z osobowością narcystyczną nie wytrzymują konfrontacji z tym, co prezentują sobą de facto, bo okazuje się, że to oni są potworem, a nie potworne są te kobiety, które spotykają na swojej drodze. A to wynika z tego, że nie potrafimy powiedzieć sobie na głos i przyznać się do tych e, niezbyt dobrych miłych. osądów i miłych na swój temat? No, ciężko jest powiedzieć sobie, że jestem durniem. Ale łatwo można powiedzieć sobie, że coś mi jednak tutaj nie wyszło, zawiniłem, dostrzegam swój błąd i wezmę tę te, te mądrość, ten wniosek wyciągnę na przyszłość. Czy to jest bardzo trudne zdanie do wypowiedzenia? No ono czasami jest wręcz niemożliwe do wykonania, a to, co ty powiedziałeś, to jest świat idealny, w którym trzymamy się za ręce, wiesz, głowy kierujemy do słońca i bosymi stopami, wiesz, skaczemy po trawie i śpiewamy piosenki patriotyczne. Za no w ogóle jest cudownie, pięknie, ładnie. Ja bym chciał w takim świecie żyć, no ale jestem też praktykiem i wiem, że to, to się rzadko zdarza. Refleksja. Wiesz, jak do mnie przychodzi pacjent do gabinetu, to ja tak naprawdę, zanim on się wypowie, cokolwiek powie, to ja mam ochotę uklęknąć przed nim i powiedzieć dziękuję Ci za to, że tu jesteś, bo wraca mi wiara w człowieka, bo obojętnie, czy Ty przyszedłeś tam z własnej woli, czy Cię tam, nie wiem, wepchnęli do, do tego gabinetu, to przecież miałeś również możliwość pokazać wszystkim środkowy palec. Ja nigdzie nie chcę iść, z nikim nie chcę gadać. Ja dzisiaj miałem taką sesję z Pięćdziesięcioparolatkiem, który, który tak naprawdę od razu powiedział, że on ze mną gada tylko dlatego, że go żona o to błagała. Więc to jest najgorszy rodzaj sesji, bo tak naprawdę gadasz z kimś, to kompletnie żadnej zmiany nie chce, bo on jest absolutnie otorbiony w tym swoim idealnym świecie. Dodatkowo jest bardzo bogaty, utytułowany. I ja zawsze wtedy zadaję takie konkretne pytanie, co kierowało twoją partnerką, że tak nagabywała. Jak sądzisz? Czy ona zwariowała? Czy ona widzi coś, czego ty nie chcesz jakby do siebie dopuścić? Ufajmy swoim partnerom, a to jest czasami bardzo trudne. Użyłeś tego określenia zdrada, które jest no, mocne, znaczy jest, jest wyraziste. Czy jeżeli pojawia się zdrada, jeżeli są te zdrady, tak zwane zdrady, to tak naprawdę co było wcześniej? Co się działo wcześniej między tymi ludźmi? Bo. Nagle kobieta, która się dowiaduje, że jest zdradzana, że jest jakaś inna, ona patrzy w przeszłość, tych 10, nie wiem, 15 niekiedy lat, bo są czasami tak mroczne historie, że te zdrady trwają po prostu, wielo, to są wieloletnie yy, gehenny w rodzinach, bo ona nagle, mało tego, że widzi kompletnie innego człowieka obok siebie, zupełnie innego niż sądziło, niż sądziła do tej pory. Przecież to był kochany tatuś moich dzieci. To był kochany mąż, który mi kwiaty kupował. A on od 15 lat ma gromadę jakichś kochanek, o czym ja nie wiedziałam, a może nie chciałam widzieć, co tam nie trybiło. I mało tego, że widzi nowego człowieka koło siebie, z którym ma dzieci, obcego zupełnie, to kogo ona jeszcze musi zobaczyć nowego? Siebie. siebie. Bo kim ona była w tamtej relacji? To są naprawdę potworne dramaty, które również są konsekwencją tego, o czym mówiliśmy na początku, że ludzie nie wykonują specjalnie pracy, nauczenia się darzyć miłością drugiego człowieka. Skoro nie kochamy siebie, to ciągle szukamy, ciągle odde oddelegowujemy usługę polegającą na prawieniu nam komplementów. Oczekujemy od świata zewnętrznego, że będzie nam bił brawo, że będzie nas przytulał, poklepywał. Umiesz to robić sam ze sobą? No chyba pan zwariował panie Robercie, jak to mam sam siebie poklepywać? Mam sam, sam siebie głaskać? A słyszałeś drogi pacjencie o czymś takim jak wdzięczność? Do samego siebie? Właśnie. Bo ludzie myślą, że wdzięczność to jest tylko wiesz, tam podziękować za to wszystko co jest jakby niezależne. Miałem takiego mojego klienta, który mieszka od urodzenia w Stanach. I akurat jego byłoby stać na taką usługę. Powiedziałem mu, słuchaj, jakbyś wynajął 100 tysięcy ludzi, każdemu dał po 100 dolarów. I oni by się ustawili w kolejce, i wszyscy by tak przychodzili do ciebie i ci mówili jaki jesteś genialny, fantastyczny, wspaniały. To ty przez czas trwania tej usługi, ile to tam by nie było tydzień, dwa, może troszkę dłużej, byś był w ekstazie, byś latał. Jaki to ja jestem wspaniały. Tylko że przyjdzie taki moment, kiedy oni już sobie pójdą, odbiorą honorarium i ty zostaniesz jak ta pierdoła z samym sobą. Ja przytoczę również pierwsze zdanie jedno z pierwszych zdań naszej początkowej początku naszych sesji, kiedy on mi powiedział o tym, że onak się budzi w swojej fantastycznej posiadłości i patrzy jednym okiem przez taflę szkła na lądowisko, gdzie stoi jego prywatny helikopter, wielki ogród. Patrzy na drugą stronę swojej posiadłości, gdzie widać w oddali marinę, którą ma prywatną z dwoma swoimi jachtami, i on mi mówi taką rzecz, że on się boi otworzyć drugie oko. On otwiera jedno, patrzy, ale się boi otworzyć drugie oko. Ja się pytam, dlaczego? I co słyszę? Bo ja się boję, że to wszystko zniknie. Rozumiesz? To jest wszystko, Fantasmagoria. I to jest sukces zbudowany na fundamentach strachu, utraty tego sukcesu? No, pytanie, czy to jest sukces? Mhm. Bo jeżeli mierzymy sukces ilością pieniędzy, wartości materialnych, brawo, brawo Jasiu, mhm. udało Ci się. Możesz być wykładowcą na, w, w szkołach biznesu. Jesteś człowiekiem sukcesu. Tylko, że ja później od tych klientów, którzy są pokazywani jako e, ikony sukcesu, wiem, jaka była tego cena. Bo tam jest permanentny strach. Permanentny lęk, że się obudzą i zobaczą, że tak naprawdę nie ma niczego, że to jest iluzja, że to jest halucynacja. Nie te wartości materialne, tylko umiejętności dają poczucie bezpieczeństwa. A jedną z podstawowych umiejętności, którą niestety bagatelizujemy, jest sztuka uczenia się uczucia, o, o, miłości do całego świata. Użyłeś słowa bardzo ważnego, o którym też dzisiaj dużo się mówi, czyli tej wdzięczności. Do siebie samego. Takiego fundamentu chyba budowania pewności siebie, nagradzania siebie i doceniania swojego wysiłku. I wydaje mi się, że wiele osób tego nie czuje, trudno jest im przyznać tę wdzięczność. To, to podpowiedz, podpowiedz nam, hmm. jakie wykonać pierwsze kroki, żeby spojrzeć w głąb siebie i powiedzieć: Kurczę Kuba, jesteś porządny Wiesz, gość. By, był ostatnio u nas w mieszkaniu. Pan techniczny, który tam jakąś usługę podpisywał jakby z nami, tam gdzie mieszkamy. Chodziło o usługę tam monitoringu, coś takiego. I spojrzał na ścianę. Tuż przy holu, tam gdzie mieszkamy, jest taka wielka ściana. I ja tam od początku, jak się Rafał urodził, wieszamy ładnie oprawione wszystkie jego, wszystkie jego osiągnięcia. Za udział w jakimś tam szkoleniu narciarskim, za jakiś tam pierwszy poziom języka angielskiego, tam dla niemowlaków, troszkę tak ironizując. Ale ponieważ chłopak od kilku lat uprawia taekwondo i jest zawodnikiem w tym zacnym sporcie, więc przybywa mu już naprawdę poważnych dyplomów, ładnie wydrukowanych na takim papierze czerpanym, gdzie są kolejne te pasy. I ma już w tej chwili pas żółty z zieloną belką. Za chwilę będzie miał egzamin na pas zielony. Więc tych egzaminów było już kilka. I to wszystko ląduje na ścianę. I ten pan, który był gościem chwilowym, przelotnym w naszym domu, tak spojrzał na to i mówi Ale jak to? To wszystko jest y, państwa syna? Y, te wszystkie tutaj dyplomy? On był zaskoczony. Gdybyśmy, gdyby akcja działała się w Stanach, nie byłoby w ogóle pytania. U nas my nie umiemy wzmacniać siebie. Ci, którzy kończyli studia w Stanach, generalnie na Zachodzie, prowadzą prywatne praktyki, co robią? Wieszają swoje dyplomy, swoje osiągnięcia w swoim gabinecie, co jest normalną praktyką. Ja bardzo często później, na przykład jak mam pacjenta, mówi, panie Robercie, no ja pracowałem kiedyś w terapii, no byłem u takiego świra, pan sobie wyobraża, on w ogóle dyplomy sobie wieszał na ścianie. Znaczy, to pokazuje, ja oczywiście to rozbrajam, ja mówię, no ale to wspaniała praktyka, polecam, bym również panu tę samą czynność wykonywać. Ja mam czasami naprawdę ludzi, którzy są ludźmi sukcesu. Pytam się, gdzie są twoje dyplomy, gdzie ty je pochowałeś? Yy, uprawiasz jakiś sport? Yy, uprawiałeś jakiś sport? Nie, no właściwie to nie ma o czym wspominać, to jakiś SKS tam w podstawówce. Były jakieś dyplomy, jakieś to no, były, ale gdzie to jest? No na strychu. Wyjąć to wszystko i powiesić na ścianie. My tego nie, my nie umiemy kulturowo eksponować swoich nawet małych sukcesów. Tam. Małych. My dużych nawet nie potrafimy eksponować. No To ja oświadczam, że jeżeli ten kanał Balans przekroczy granicę 100 tysięcy subskrypcji, tutaj przycisk będzie wisiał, będziemy się nim chwalić. Ale wracając do tematu naszej rozmowy, mówimy o rozstaniach, rozwodach, zdrady. Dlaczego zdradzamy zamiast się rozstawać? Skoro zdradzamy, bo na przykład kogoś już nie kochamy. Czasami jest tak, że my kochamy i zdradzamy. Pomyśl sobie, jakie to jest rozdarcie w sercu zdradzającego, co się dzieje w jego głowie. Bo to są bardzo często ludzie, którzy kochają swoje partnerki, kochają swoje dzieci. Natomiast są jak narkomani, tylko to są heroiniści emocjonalni. Oni potrzebują zakosztować czegoś, co traf... Wiesz co, to jest ciekawe. Ja miałem też kilka razy do czynienia z paniami z tej przestrzeni płatnych usług seksualnych, które też stwierdziły, że chcą tam popracować nad, nie, nad niektórymi swoimi wariactwami życiowymi, na przykład obsesjami alkoholowymi czy narkotykowymi. I ja od nich wiem, że czasami niektóre sesje z klientami wyglądają w sposób kuriozalny. Że jest na przykład mężczyzna bardzo zamożny, który na przykład wykupuje z nią noc za jakieś gigantyczne pieniądze i on wcale nie chce seksu. <grym> Nam się wydaje, że seks jest takim motorem najważniejszym. Nie, bliskość. Kupuje sobie człowieka na bliskość. I na przykład ten klient siedzi z nią w ku jej zdziwieniu na początku i opowiada o swoim życiu. Wiedząc, że za chwilę może ją mieć na może z nią fantazjować, może od niej oczekiwać fiku -miku w sposób wręcz jakiś, nie wiem, cyrkowy. Może, ale z tego nie korzysta. Ma możliwość, ale nie chce. Natomiast traktuje ją jako pierwszą być może możliwość w swoim życiu, że ktoś go słucha. Bardzo często ludzie, którzy do mnie trafiają są zdziwieni, że ja ich słucham. Ale czy to, przepraszam, że tu, tu ci przerwę, to nie wynika z tego, że on ma pewność, że ta osoba, która go słucha, nie oceni go, że on, czuje on się się boi, on się boi, mhm. że jak pewnie doświadczał tego w relacji ze swoimi rodzicami, nikt nigdy w należyty sposób go nie wysłuchał. Wiesz, że ja mam też takie wspomnienie ze swojego dzieciństwa, gdzie jest taki gest, który wygląda w ten sposób. Jakbyś się poczuł, gdybym ja rozmawiając... To jest gest, który ja czytuję. Albo nie mam czasu teraz, jestem zajęty, albo zaraz się zbieramy, Albo puls się zabawa. Albo puls sprawdzam, czy mam sam przedzawałowy, Wiesz, bo teraz te zegarki to w różnym celu są używane. Ale załóżmy, że jest to zwykły zegarek. No, jest to gest, na który trzeba naprawdę bardzo mocno uważać. Ja na przykład w gabinecie zegar jest tuż z tyłu na ścianie, że mój rozmówca... Nie zauważy, że ja patrzę, że ja sprawdzam czas. On nie może tego zauważyć. On nie może widzieć, że ja kontroluję czas. To jest de facto mój obowiązek, bo ja to, jakby na mnie to spoczywa. Natomiast to jest ten lęk. Ten gest, o którym wspomniałem, on mi się kojarzy z dzieciństwa z rozmowami z moim ojcem, które tak właśnie wyglądały. Ja cały czas, ja wtedy nie zdawałem sprawy, jak to mi mówiąc, kolokwialnie Ryje Beret. Natomiast niestety to zaowocowało różnymi bardzo poważnymi pęknięciami w mojej strukturze osobowościowej, emocjonalnej, również tej związanej z poczuciem własnej wartości, bo ciągle byłem ignorowany. Ojciec nie umiał słuchać. On ciągle patrzył na zegarek, bo był strasznie zapracowany, ciągle był uwikłany w jakieś relacje z kobietami, ciągle patrzył na zegarek, czy już ta godzina nadeszła, czy nie. Więc. To jest to coś, co może u takiego mężczyzny wywołać kompulsję, żeby sobie kupić słuchacza, bo wtedy w końcu ktoś będzie go słuchał za pieniądze. Jeżeli do tego ktoś chce włączyć usługę seksualną, bo ma histerię obsesję, że go partnerka zignoruje, no to wtedy te panie są dla tych mężczyzn jedyną atrakcyjną alternatywą. Tam jest zawsze, tam gdzie jest zdrada, jest zawsze tchórzostwo, jest zawsze cierpienie, jest zawsze pęknięcie na poziomie czasami naprawdę bardzo głębokim. Bardzo głębokim. Ludzie, którzy zdradzają, to już nie są te czasy. My mamy coraz większą świadomość pewnych niuansów psychologicznych. Epatowanie historiami, ile to mam kochanek w szatni męskiej, na siłowni, to już nie te czasy. To już nie ten etap. To jest zawsze krzyk rozpaczy, to jest zawsze wstydliwy temat. Po co Ci tyle tych sukcesów? To co, to są Twoje trofea? Czy Ty. Potrzebujesz tych kobiet, które ci się oddają, po to, żeby budować swoje chore, nienasycone nigdy do końca ego? No, czymże jest ego? Fałszywą tożsamością. Weź droższy samochód, do, dołóż tam tych kilkadziesiąt tysięcy. Niech będzie miał większy silnik, niech ten znaczek tam błyska. Niech ten znaczek kuje innych w oczy. Musisz udowodnić swoją wartość. Nie masz jej sam ze sobą, więc musisz ją wykrzykiwać. Oklaski są niezbędne takim ludziom, a czymże jest yy, yy, uwiedziona, zakochana bardzo często kobieta? takimi jednoosobowymi oklaskami, które łaskoczą bardzo mocno ego, nigdy nie, nie do nasycenia takiego mężczyzny. Ale zdradzają również kobiety, żeby była jasność, że mam również w gabinecie zdradzające kobiety, które również cierpią z jakichś tam powodów. Jeżeli kobieta nie doświadczyła tego, o czym już kiedyś żeśmy rozmawiali, mianowicie tego pasowania na księżniczkę przez ojca, czy... Chłopiec na rycerza, to jedno i drugie będzie szukało tej aprobaty ojcowskiej. Ona w ramionach dużo starszych mężczyzn, a on w ramionach licznych, bardzo często na pęczki liczonych ramionach kobiecych. Skoro mówisz o kobietach, to czy zauważasz jakieś diametralne różnice pomiędzy przyczynami zdrad u kobiet i u mężczyzn? Czy fundamentalnie czym się różnimy? Łatwiej będzie mi od wspólnych jakby tutaj mhm. zacząć. To jest zawsze lęk. To jest zawsze lęk przed samotnością. Yy, I mnogość, wielość się może wydawać taką yy, czymś... Yy, Taką pakułą hydrauliczną, łatającą dziurę emocjonalną w naszym sercu. To jest taki element wspólny. Natomiast kobiety, z racji bezsprzecznej słabości fizycznej, bo są słabsze fizycznie od nas, mają trochę inną motywację, dlatego że kobiety bardzo często są do tej zdrady niestety również pchnięte przez nieodpowiedzialne zachowania swoich partnerów. Dlatego, że kobieta ma bardzo wysoki poziom instynktu samozachowawczego, dlatego, że natura tak... Nas wyposażyła, nas, mężczyzn i kobiety, że kobiety są dużo silniejsze psychicznie od, od, od mężczyzn. No gdyby tak nie było, to by kobiety nie przetrwały na przestrzeni milionów lat, gdzie kiedyś ta siła fizyczna była absolutnie niezbędna, żeby przetrwać. No teraz już wiemy, że ta siła fizyczna jest wtórna. Kobiety są bardzo często lepszymi kierowcami, lepszymi szefami firm i świetnie sobie radzą w przestrzeni współczesnej, natomiast atawizmy są te same. One się nie zmieniają. One. Nadal przechodzą. I żeby przed, przetrwać tyle tysięcy lat, to ta kobieta no sama nie poszła, nie upolowała antylopy. Natomiast musiała tak swoim życiem zarządzić, żeby zrobił to za nią kto? Jakiś mężczyzna. Więc relacja kobiety z mężczyzną jest również jakby na podłożu takim stricte atawistycznym, czyli przetrwania. Instynkt przetrwania. Bo tutaj przytoczę zdanie mojej matki, która mi powiedziała na moje pytanie, mamo, co z nami w kontekście zdrad ojca, w kontekście jego ucieczek z domu, nieobecności permanentnej i, i latania po świecie, szukania, no men, omen szukania miłości swego życia, a tak naprawdę największą miłością jego życia była moja, była moja matka, i w końcu na koniec swojego żywota. Moja matka nawet się tak trochę uśmiechnąłem na pogrzebie mojej mamy, że została złożona do grobu obok mojego ojca, więc uciekał przed nią całe życie, a w końcu i tak go dopadła. Natomiast on był tragicznym postaciem, ponieważ on bardzo kochał moją matkę, ale jego pustka wewnętrzna, bo nie, nie nauczył się miłości do świata, kazała mu polować. Cały czas miał instynkt wojownika, który był autodestrukcyjny w tych ilościach kobiet, które, które zdobywał. I kobieta, która przetrwała, tak już można powiedzieć, genetycznie te wszystkie tysiące lat, jest wyposażona w dużo wyższy poziom instynktu samozachowawczego. I moja matka powiedziała kiedyś takie zdanie, właśnie, na moje pytanie, co dalej z nami. Mówi, Robert, zapamiętaj, ja miałem chyba 17 lat. Robert, jeżeli. Mówi tak, zapamiętaj sobie to do końca życia, bo to ci się bardzo może przydać. To była bardzo mądra kobieta. Również doświadczona bardzo mocno przez mojego ojca, więc też w niej ukształtowało jakieś tam umiejętności. Yy, ona powiedziała tak: mm, Kobieta jest w stanie zrezygnować bez problemu z pieniędzy. Jest w stanie zrezygnować z seksu. Ale nigdy żadna kobieta nie zrezygnuje z poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś mężczyzną bogatym, mającym dużo pieniędzy, jeżeli jesteś bardzo przystojny, to to wszystko nie ma kompletnie żadnego znaczenia, jeżeli wywołujesz u swojej partnerki niepokój egzystencjalny. Jeżeli ona nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie czuje się bezpiecznie w twoim towarzystwie. A kiedy się nie czuje bezpiecznie w towarzystwie mężczyzna Kobieta. Wystarczy drogi, przystojny, elegancki mężczyzno, żebyś zaczął brać narkotyki. Wystarczy, żebyś Zaczął trwonić majątek w kasenie. Wystarczy, żebyś tylko i wyłącznie pił alkohol. Nie musisz się od niego uzależnić, wystarczy, że go pijesz, bo wykrzykujesz również to, że jesteś słaby. Kobieta, choćby nie wiem, jaki adonis był koło niej, wybierze niezbyt rozgarniętego, niezbyt przystojnego chłopa, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa. I tego znaczy, to udowodniły badania, które zostały przeprowadzone jeszcze w czasach, kiedy Pierce Bros był jakby na topie. Mężczyźni mieli przedstawić ich zdaniem sylwetkę mężczyzny, który jest marzeniem kobiet, i kobiety wybrały też takiego mężczyznę. Czyli aktora, który odgrywa rolę Jamesa Bonda. To wybrali mężczyźni, bo im się wydawało, że uroda. Wiesz, to wszystko ma znaczenie. Teoretycznie może mieć, ale nie musi. Kogo wybrały kobiety w tych badaniach? Mm, okay. Lekko łysiającego, potatusiałego yy, pana z sąsiedztwa. <grym> Ze stabilną sytuacją rodzinną, materialną, ponieważ kobiety nie wybierają bogaczy i adonisów. Wybiorą, wolą wybrać faceta, który ma potencjał. Możliwości. Na jakiej innej płaszczyźnie można by to jeszcze przedstawić? Na przykład takiej, że ma kobieta partnera, który jest w sukcesji po bardzo bogatej rodzinie, bogatym tatusiu. Czyli dyspo, znaczy jest rentierem, ma odgroma pieniędzy, ale po drugiej stronie jest twórca wielu startupów, który tworzy koncepcję. W świecie współczesnym bardzo atrakcyjne, nie jest wcale jeszcze bogaty, ale ma potencjał. Kogo wybierze? Tego drugiego. Bo on pokazuje, że może odnieść sukces, a tamten pierwszy, jemu sukces przydarzył się przypadkiem. Brawo. Brawo. A wiesz, że to się pięknie również jakby styka z tym, co żeśmy wcześniej rozmawiali. Że to nie pieniądze dają y, poczucie bezpieczeństwa, tylko umiejętności. Warto się <grym> dlatego uczyć. <grym> Skoro mówisz, że. Y Kobiety i mężczyzny w kontekście zdrady łączy lęk przed samotnością, i że poszukujemy tego poczucia bezpieczeństwa, będąc z kimś w związku, to, to dlaczego w sytuacjach, kiedy już czujemy, że ta druga osoba nie jest tą, z którą chcemy iść przez życie, przy której być może nie czujemy się bezpiecznie, to jednak w wielu przypadkach trwamy w tych związkach, które. Związkami już chyba tak do końca nie są. Ja ci trochę nie odpowiedziałem na pytanie, zaraz do tego wrócimy, co teraz powiedziałeś, mhm. ale trochę to, teraz sobie uświadomiłem, że ci nie odpowiedziałem na pytanie to wcześniejsze, o, ty, o, o, o tych różnicach. Jest ogólnie przyjęte, że powinno się wybaczać bardziej zdradę mężczyzn, bo to tak mają ci mężczyźni, prawda? Oni muszą sobie tam. Tak się mówi. Potocznie. No tak, ale nie wszystko, co się mówi potocznie, jest właściwe. Spotkały się z tym, że to przecież wiadomo, że my musimy no, tutaj cały czas, prawda, plemniki i, i mnogość tych partnerek. To nic nie znaczy, bo to nie była żadna zdrada e, emocjonalna, tylko, tylko fizyczna. No, tak niektórzy faceci taką narrację przyjmują. Tak? No, spotykamy się z tym. E, natomiast jakby biorąc na tapetę zdradę kobiety, a zdradę mężczyzny, to zdrada mężczyzny jest głównie napędzana ego, musisz udowadniać sobie swoją nadwyrężoną męskość, której prawdopodobnie nigdy żeś nie zbudował albo nie nawet rodzice ci nie pomogli jej, jej budować przez różne liczne błędy, więc jest bardziej związana z karmieniem ego. Czyli z pewnego rodzaju jednak kalectwem emocjonalnym, szukaniem ciągłych trofeów licznych cały czas, nowych zabawek i takiego żonglowania trochę emocjami. Tak jest to u mężczyzn. Natomiast u kobiet zdrada bardzo często jest związana mniej z takim hedonizmem, z jakimś takim niesamowicie atrakcyjnym, bardzo często przeżyciem czegoś orgastycznego, ale bardziej jest związana również z instynktem samozachowawczym. I te zdrady się często zdarzają wtedy, kiedy w domu jest ktoś, kto pozbawia te kobiety poczucia bezpieczeństwa. Ta Czy jest te... ta różnica. Czyli wtedy, kiedy kobiety widzą w nas słabość, ale taką, która je czyni też słabymi, dokładnie, bezbronnymi. Dokładnie. Tak, i wtedy musi naprawdę coś bardzo się niedobrego zadziać w relacji domowej, jeżeli kobieta decyduje się na zdradę, na wejście w coś takiego niepewnego, takiego mętnego, takiego jakby niedefiniowalnego, nawet finalnie. Rozmawiamy trochę o, tych, o tej relacji i mówimy o końcu relacji, ale. Kiedy, mówimy o tym braku poczucia, poczucia bezpieczeństwa, o lęku przed samotnością. Tak jak wspomniałem wcześniej, jednak są mimo wszystko takie osoby, które tkwią w tych relacjach, łudząc się, że to jest jeszcze to, coś da się tu naprawić. Ale kiedy następuje ten moment, kiedy już wiemy, że z tego nic nie będzie Nigdy nie i lepiej wiemy. nam będzie? Oddział. Nigdy nie wiemy. To jest zawsze jedna wielka niewiadoma. Naprawdę, reanimacja związków zawsze jest możliwa. Tylko trzeba zaufać nauce, bo bardzo często ludzie się boją pójść na terapię właśnie przez swoje ego. No co ty będziesz chodził, tam z jakimś obcym gadał? No przecież to ona ma problemy. Czy odwrotnie, to on ma problemy. Chociaż szczerze mówiąc, częściej spotykam, wiesz, że większość par, która do mnie trafia, to one trafiają głównie za sprawą kobiet? My mężczyźni niechętniej wchodzimy w pracę terapeutyczną. Niechętniej chcemy spotkać lustro, w którym zobaczymy swoje przypadłości, swoje słabości, które wypieramy przez różnego rodzaju kompulsje, którą jednym z, z, z nich kompulsji, jest właśnie e, romansowanie. Mhm. A czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że najwyższą formą miłości jest ustąpienie, kiedy widzimy, że ktoś już nas nie kocha? My nigdy nie wiemy, czy ta osoba nas nie kocha, czy jest w chwilowej obsesji, czy jest w chwilowym jakimś zaczadzeniu emocjonalnym. Yy, bardzo często warto jest nie kierować się emocjami, również swoim ego, zostaw go, kopnij go. To jest zdrajca, wiarołomca, co z tego, że jest ojcem tw twoich dzieci? Wykop go, ukaż go, zemść się na nim, musisz się zemścić, wykopać i odwrotnie również. Nie. Dobrze jest czasami dać również szansę, bo to może być naprawdę moment otumanienia, odcięcia od rozumu, podobnie jak przy heroinie, podobnie jak przy kokainie, przy innych narkotykach, czy przy hazardzie. To jest czasami stan neurohormonalnie bardzo podobny do nałogów. I warto, mam teraz taką parę, która, no, powiem szczerze, że jestem, jak o nich wspominam, jak sobie ich przypominam, oni wyszli z bardzo ciężkiej opresji e, dzięki fenomenalnemu zachowaniu tej dziewczyny, tej kobiety, dorosłej kobiety, dwójkę dzieci mają, która oczywiście mogła iść za tym takim dzikim pragnieniem, żeby mu dokopać, żeby się nad nim zemścić, e, zniszczyć go. Trudne jest życie po zdradzie, ale przede wszystkim, co jest istotne, jest możliwe. I to jest najciekawsze i bardzo odważne teraz, o co powiem, że takie związki po przejściu takiego piekła, zdrady któregoś z partnerów mogą być jeszcze bardziej udane niż wcześniej. To jest taki katarziz bardzo często, mm -hmm. bardzo bolesne, ale jednak mogą co dać zdrowe owoce. I to dalej w naszej rozmowie, ja mam taką konkluzję, że często dla rodziny czy dla ludzi najtrudniejsze elementy w tym życiu rodzinnym jest to, kiedy dochodzi do zmiany liczby członków rodziny. To jest, kiedy rodzi się nowy członek i musimy trochę ustąpić miejsca, poświęcić mu więcej czasu. Mamy mniej czasu dla siebie, ale też momentem trudnym jest, kiedy umiera ta głowa rodziny, bo wtedy chyba zachodzi zmiana w dynamice tej rodziny. Ta, ta osoba, ta mama, ten tata, do którego zawsze jeździliśmy na święta, którego zawsze odwiedzaliśmy, konkretnego dnia już go nie ma. I na przykład nie wiemy, u kogo spotkamy się na święta. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, to jest prawda. Słowo dynamika jest dobrym określeniem. Zmienia się wszystko, to znaczy cały świat się zmienia. Również się zmienia z tego powodu, że my zaniechaliśmy trochę czegoś takiego, takiego pięknego zwyczaju, jakim jest przekaz międzypokoleniowy. O tym pięknie pisze Robert Bly w książce Żelazny Jan. Taki poeta amerykański, który tam sporo opisuje tych różnych takich ludycznych zwyczajów, gdzie między nimi jest Właśnie mowa o tym, że my kompletnie wyrugowaliśmy śmierć z przestrzeni publicznej. Znaczy śmierci nie ma. Jaka śmierć w ogóle? O czym ty mówisz? Przecież są nowe poziomy. Jesteśmy pokoleniem tych. Ja, ja się nawet załapałem, rozumiesz, na gry komputerowe jeszcze wiesz, w dawnych czasach na pecetach, yy, gdzie się grało i były jakieś tam nowe poziomy. Przechodziło się, ile masz jeszcze żyć? No, jeszcze mam siedem. No to fajnie, no to, no to pięknie, ile ci zostało jeszcze żyć. No i teraz nagle mamy rzeczywistość, gdzie mamy jedno życie. A przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby ktoś gdzieś tam się wykupił, i na, i, i na razie nikt nie ogłasza takiej informacji. Natomiast my żeśmy kompletnie przestali o śmierci rozmawiać. Jeżeli umiera chomiczek, rybka czy kanarek, to co rodzice kombinują, żeby dziecko nie zauważyło w ogóle tego faktu, żeby, jakby, broń Boże, nie zatknęło się z faktem, który jest oczywistą oczywistością na tym łez padole, że śmierć istnieje. Dochodzi do tego, że jest śmiertelnie chora babcia i ta śmiertelnie chora babcia odchodzi. O, po prostu jest z każdym dniem coraz gorzej i rodzice ukrywają ten fakt przed swoimi dziećmi, nawet nie pozwalając im się pożegnać z tą Yy, ukochaną babcią niekiedy. Z tego, co mówisz, wynika, że nie powinni ukrywać. Tak Ależ oczywiście, to że nie. No to jak rozmawiać o śmierci z dziećmi? Mówić prawdę. Nie bać się. Ja rozmawiałem tydzień temu z dziewięciolatką, której yy, umarła yy, ukochana babcia. I to jest przypadek z mojej rodziny. Jedna z sióstr mojej żony ma męża, yy, któremu mama zmarła i ta bardzo szybko nowotwór w ogóle skosił w trybie ekspresowym. I ta dziewięciolatka, kiedy jej składałem kondolencje, jak dorosłej osobie, bo przyszła się bawić z moim synem w takiej w pewnym sprzyjającym kontekście i ja jej mówię, słuchaj, wyrażam naprawdę, bardzo mi jest przykro, bardzo ci współczuję tego, co się wydarzyło. I wiesz, co ona powiedziała? No wiesz wujek, jakoś trzeba dalej żyć. Tak, dziewięciolatka to powiedziała. O czym to świadczy? Że my nie doceniamy swoich dzieci. Nie widzimy w nich potencjału, jakie te dzieciaki mają. Nie bądźmy e, ludźmi, którzy się samodzielnie, jakby samoistnie wpisują w rolę największych e, problemów w życiu tych dzieci, ponieważ my chroniąc swoje dzieci przed faktami oczywistymi. E, Przyjmujemy rolę katów, bo nie dajemy tym dzieciakom możliwości, żeby się uczyli, żeby doświadczali trudnych sytuacji. Czyli postuluje, żeby dzieci traktować jak dorosłych. Ale to Korczak powiedział, nie ja. <śmiech> <śmiech> to jest cytat z Korczaka. Korczak powiedział: Dzieci są taki, takimi samymi dorosłymi jak my, tylko że mniejszymi. Cóż za odkrycie żeśmy dzisiaj dokonali, wyobraź sobie. <laughs> I trzeba to wszystkim ludziom przypominać: przestańcie traktować swoje dzieci jak małych debilków. To są ludzie, którzy naprawdę traktują y, życie tak samo jak my, tylko że nie mają pewnych mechanizmów jeszcze odpowiednio wypracowanych. Śmierć jest elementem stałym naszej egzystencji i warto, żeby nie epatować tą śmiercią ale żeby ona w ten sposób, jak natura nam ją podsuwa, przyjmować to z pokorą, dlatego że zobacz jaki tu jest porządek zachowany. Jeżeli umiera babcia, to jest to informacja dla pozostających przy życiu, jaka? Halo, uwaga, przypomnienie, to jak dzwonek w teatrze. przypominamy wszystkim tu obecnym, że śmierć istnieje. I odbierając teraz kogoś, kogo kochamy, naszą babcię, może byśmy jakąś myśl z tego wynieśli, jakieś przemyślenie dokonali, jakiegoś procesu intelektualnego, że może by warto pewne rzeczy zweryfikować w swoim własnym życiu, ponieważ nasz termin ważności się kiedyś skończy. Wnuki, niech też przeżywają śmierć babci, bo tu się dzieje wszystko zgodnie z pewnym rytmem biologicznym. Później jest kolej na nas. I tak to się toczy od setek tysięcy lat. Dramatem, który jest ponad sferę moją, mojej percepcji, to jest, gdy rodzice muszą przeżywać śmierć swoich dzieci. Wróćmy do rodziny, proszę. I do tej zmiany dynamiki w rodzinie. Bo jest takie powiedzenie: Wszystkie drzewa genealogiczne mają połamane gałęzie. I podejrzewam, że. Ten taki umowny lider rodziny, czy głowa rodziny, ta, ta, ten senior rodu, kiedy odchodzi, powoduje, że nagle dochodzi do pewnego, mówiąc mechanicznie brzydko, przetasowania. Ktoś chyba musi przyjąć rolę tego lidera. Jak to, jak to się odbywa? Czy tak rzeczywiście jest? No, to dobre, co powiedziałeś, bo użyłeś słowa, którego się unika w mojej branży. Zastąp muszę na chcę, a powinienem na mogę. No tutaj nie da się tego zrobić. To jest jedyna sytuacja, gdzie nie możemy muszę zamienić na chcę. Hmm, no nie wiem właściwie, czy ja chcę, bo bycie tym liderem, tym tym prowodyrem, tym, tym inicjującym, to jest jednak odpowiedzialność. Ojej, odpowiedzialność. Jak to, ale przecież ja całe życie uciekałem przed odpowiedzialnością. Ja nie chciałem być odpowiedzialny. Przecież to jest ciężar. No i przychodzi moment, kiedy umiera ojciec, umiera matka. Ja mam, nie wiem, 45, 50 i nagle nie mam wyboru. Albo będę dorosłym Bobasem, dziedziusiem, a paskudnie wyglądają nawet na filmach yy, pokazywanie postaci dorosłego jako dziecka. To jest, to, to jest koszmarny wizerunek, nawet wizualnie. Więc taki dorosły Bobas jest po prostu obleśny. Więc jeżeli nie chcesz być obleśnym bobasem dorosłym, to ty nie masz wyboru. Ty musisz tę odpowiedzialność przyjąć. Czyli trzeba wcześniej czy później wydorośleć. I to przetasowanie, które tak ładnie nazwałeś, ono jest tak naprawdę przywołaniem nas do porządku. To jest wołanie, stań w szeregu. I dostosuj się do pewnego rytmu biologicznego, jaki panuje na tym świecie. Weź na swoje barki odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoje partnerki i swoich dzieci. Hmm. Mówiąc też o tej rodzinie, miałem na myśli to, że za pasem mamy święta wielkanocne i spotkamy się w gronie hmm. rodzinnym. I poza tym, że bardzo często przy okazji świąt mówimy o wyższości jednej rzeczy nad drugą, spieramy się też na tematy hmm. polityczne? Ale to jest ważne, spieramy się. I czasem w tych sytuacjach podejrzewam, że są takie tematy, co do których się nie zgadzamy, ale wolimy nie wypowiadać swojej opinii na forum, bo to jest w końcu rodzina. Mhm. Z rodziną powinniśmy być blisko i żyć w dobrych relacjach, mhm. no i jak zajmować stanowisko w takich sytuacjach? Pytanie, czy w ogóle warto stanowisko mhm. zabierać w takich sytuacjach? Bo czy aby na pewno ja mam. Czy ja naprawdę chcę być, chcę być misjonarzem? Czy ja chcę zmieniać świat? Może od siebie zacznę. Może zacznę od popracowania nad swoimi problemami. Dlaczego na przykład łóżka nie ściele, wychodząc do pracy, bo się zawsze ciągle śpieszę, bo ciągle zasypiam. Nie mogę wstać szybko i zostawiam ten bałagan w tejże sypialni. Pytanie, które chciałem Tobie zadać, co prawda wcześniej w naszej rozmowie poruszaliśmy temat docierania się w związku, ale jakie praktykować czynności, albo w jaki sposób. Pielęgnować taką zwykłą codzienność, która potrafi być nużąca dla wielu tak. z nas, w relacji z drugą osobą, żeby pewnego dnia nie obudzić się obok kogoś obcego? No, praktyka dnia powszedniego jest. No, wiesz, jednym z pytań, które pada w moim gabinecie, jest pytanie o stół. O stół? O stół. Jest pytanie o stół. Ja nawet wczoraj rozmawiałem z moją fizjoterapeutką o stole, więc to taki, taki zbieg okoliczności. Bo. Zastanawialiśmy się, będzie w naszym domu duży spęd rodzinny, i żeśmy gadali trochę o tym stole, jaki duży mamy ten stół. Ja mam naprawdę bardzo solidny, dębowy stół, specjalnie zaprojektowany, który się rozkłada po to, żeby można było ugościć w naszym domu dużo członków rodziny, którzy przybędą i nasze dziecko zobaczy, jakie to jest naprawdę fajne, spotkać się z całą rodziną. Ale to jest święto. Natomiast co z tym dniem powszednim? Ciężko jest znaleźć w tym współcześnie zwariowanym świecie okazję, żeby za każdym razem, każdego dnia wspólnie jeść posiłki, ale naprawdę jest to wykonalne, chociażby to miała być tylko krótka kolacja. Warto na chwilę przysiąść i zjeść tę kolację. Uwaga! Już wiesz, co powiem. Znaczy, wiesz, co powiem. Uh -huh. Bez telewizora i bez, bez telefonów. telefonów błagam, odłóżmy te telefony. Chociażby na chwilę Je, jeden raz dziennie zjedzmy razem kolację, patrząc się sobie w oczy, rozmawiając o tym, jaki to był dzień, czy on był udany, czy on był nieudany. Po prostu przestańmy się śpieszyć. Wiesz, przerażające to jest, bo naprawdę no, widać co róż. Jak rodzice. Potrafią siedzieć w restauracji, czego sam byłem świadkiem, i ci rodzice mają na przykład dwójkę dzieci. Dzieci jedzą tę kolację w dość eleganckiej, naprawdę, restauracji i patrzą się w swoje tableciki. A rodzice, jedząc, jedną ręką trzymają telefony. Znaczy, wiesz, co jest najbardziej przerażające, że ci ludzie już nawet nie zdają sobie sprawy, że to już jest niestosowne, że to jest naprawdę źle postrzegane. Tylko widzisz, jak włączysz byle jakie medium, jakikolwiek kanał informacyjny, a jest mnóstwo tych platform, myślę o tych tylko takich wiodących, to co znajdziesz na pierwszej stronie? Samych sportowców, piłkarska reprezentacja Polski, non-stop, tenis, świątek, Lewandowski, prze przylatujące twarze jakichś polityków yy, yy, różnego rodzaju. Natomiast tak naprawdę tam, żeby się dobrać do jakichś treści wartościowych, to naprawdę musi sporo wysiłku włożyć, żeby tam wejść pod skórę. Nie ma yy, za dużo wartościowych rzeczy, które byłyby dostrzegane na pierwszy ogień. Bo nikt nie jest tym zainteresowany. Pamiętaj, że klika się strach. Tak się tym wszystkim y, zarządza, żeby klikać w informacji o wojnie, w informacji o nowotworach, y, o tragediach, y, i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczęliśmy bardzo ciekawy temat, jeszcze chciałbym go przez chwilę pociągnąć tych mediów cyfrowych i właściwie tak. technologii, które mamy na wyciągnięcie ręki, bo kiedyś usłyszałem taką podpowiedź, którą praktykowałem i, mm. i to był ciekawy eksperyment co ty na to? Żeby ten telefon, który dziś mamy, traktować trochę jak telefon stacjonarny. Ja jestem 86 roku urodzony, więc jeszcze pamiętam, kiedy w domu był telefon stacjonarny. I kiedy tę komórkę odkładamy na szafę, koło drzwi, bo zazwyczaj tam były telefony, to nagle okazuje się, że raz, że ręka nas świeżbi, szukamy tego, ale z drugiej strony, pod koniec dnia, kiedy bierzemy go, są jakieś powiadomienia, to to wszystko nie było istotne. Co sądzisz o takim eksperymencie? Ja mam wszystko powyłączane. Mhm. Wszystko mam powyłączane. Wszystkie powiadomienia mam powyłączane. To jest dokładnie potwierdzenie tego, o czym mówisz. Jest tylko u mnie dzwonek. Wszystkie maile, messengery, Whatsappy, Skypey, to jest wszystko powyłączane. Ja poniesięgam wtedy, kiedy ja mam na to ochotę. Jest, I, jest ja to... badanie, które pokazuje, co się dzieje z naszym mózgiem w momencie, kiedy pyka, kiedy są te pyknięcia. Podnosi się poziom kortyzolu. A jeżeli masz podniesiony poziom kortyzolu, no to niestety może to działać również spalająco dla naszego organizmu i również wywoływać jakieś napięcia, stany zapalne. Kwestia traumy międzypokoleniowej, która jest przekazywana czasem nieświadomie pomiędzy poszczególnymi pokoleniami. Istnieje takie zjawisko? Jest tak. to istnieje i ja, ja je znam z autopsji. Mhm. Naprawdę. Ja je znam z autopsji. Ja wiesz, co nie wiedziałem nawet o tym, że to istnieje. Ja czułem jakieś takie wiesz, dziwne smyrania. Ja nie bardzo, tego, jakby, ja nie bardzo to, to rozumiałem. Jestem z pokolenia, mój dziadek był żołnierzem. Walczył ze wszystkimi możliwymi wrogami, jak, jacy byli na polskiej ziemi. W 20 roku z Rosjanami, z, z Niemcami, później w II wojnie światowej. Później był partyzantem, ponieważ no, był w AK, więc no, niestety borykał się z tym, co spotkało polską ziemię, jeśli chodzi o stosunek do Akowców, traktowanych jako zdrajców. Więc to też wszystko mój dziadek przeżył. On osiwiał z wyrokiem śmierci, jak był w zamku Lublin, w więzieniu, za swoją działalność wywrotową, tak to wtedy nazywano, więc ja jestem z tego pokolenia. I ja to traktowałem jako jakąś dziwną, starą przeszłość, kompletnie nieistotną. I wiesz co, kiedy ja zacząłem być w swojej własnej terapii, ja zacząłem się do, jakby dokopywać pewnych swoich zachowań, okazało się, że moje lęki że ja jestem lękowcem, oczywiście radzę sobie z tym, ale nie sądziłem, że są to uwarunkowania międzypokoleniowe, że jest coś takiego jak epigenetyka, gdzie my przekazujemy kolejnemu pokoleniu nie tylko genetycznie pewien przekaz. Ale również poza genowo. I to jest w ogóle nowa rzecz. My, tak naprawdę, jak powiedziała pewna izraelska specjalistka na temat epigenetyki, że my, tak naprawdę, na temat epigenetyki na dzisiaj wiemy 10% tego, co ona kryje. Ja potwierdzam, istnieje przekaz międzypokoleniowy traum i lęków. I to jest trochę, wiesz, odpowiedź na to, skąd się wzięło to stwierdzenie, które jest bardzo mocno lansowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej że tak naprawdę każdy z nas kwalifikuje się do terapeuty. Tak, tak. Ale tak sobie myślę, w kontekście tej traumy, bo to jest no. niesamowicie ciekawe i w kontekście miejsca naszego i czasu, no. czyli Polski, kraju, który przez ponad 100 lat nie był go na mapie, no. był podbijany. Później pierwsza wojna światowa, wojna bolszewicka, II wojna światowa, komuna. No my wszyscy, wychodzi na to, musimy być niesamowicie straumatyzowani. Wiesz, ja nawet ostatnio miałem taką refleksję, że ja pół swojego życia Przeżyłem w miejscu, nie zmieniając miejsca zamieszkania. Pół swego życia przeżyłem, będąc epatowanym, permanentnym strachem przed zgniłym zachodem, który za chwilę napadnie nas. Pozbawi nas wolności i to była ta narracja, już na szczęście miniona. Po czym drugie pół swojego życia teraz spędzam w ciągłym permanentnym strachu, że najedzie nas wschód. Czyli Rosjanie z tymi hordami dzikimi, które pozbawią nas tego samego, co miał pozbawić Zachód. No i powiedz sam, czy tutaj, jak tu nie zwariować? Trochę schizofreniczne. To jest schizofreniczne, ale wiesz co? Wiesz co ja mówię moim pacjentom bardzo często? Którzy do mnie na przykład, to są ludzie z twojego pokolenia, to są, to są zetkowicze, to są ci, którzy wchodzą już w te pokolenie 40 mocno plus, czy nawet więcej. Ja jestem milenialsem. To są ludzie, którym, którzy na przykład do mnie mówią, słuchaj, czy już uciekać, czy jeszcze nie. Czy już przenieść się do mojego apartamentu w Portugalii, w Hiszpanii, czy może sprzedać to mieszkanie i tam sobie kupić, no bo jak wiesz, ceny są bardzo podobne albo nawet tam są mniejsze. Więc z tym się spotykam. Bo ludzie naprawdę żyją w lęku przed wojną w naszym kraju. Ja nie jestem jasnowidzem. Na szczęście. Natomiast jestem cholernie doświadczonym człowiekiem który zna system sowiecki od podszewki, ponieważ ja całą swoją młodość spędziłem na czytaniu. Yy, yy. Ludzi, którzy występowali przeciwko systemowi sowieckiemu. Sołżenicyn, to był chociażby wspomniany Buchakow, który był przecież kompletnie ignorowany przez. Tak, to ten właśnie, od mistrza Małgorzaty. To była cała masa pisarzy takich alternatywnych, którzy w kontrze występowali. Władimir Bukowski, i Powraca Wiatr, dysydent, jeden z bardziej znanych. i ja poznałem ten system. I teraz ja moim pacjentom mówię jedną rzecz. Słuchajcie, zanim jakąkolwiek decyzję podejmijcie, wydrukujcie sobie mapę Związku Radzieckiego z lat 80. Wydrukujcie ją sobie. I zobaczcie, w którym miejscu jest Polska. I zobaczcie, czy w tej otchłani, czy tej czerwieni, yy, niezły obszar tak na marginesie w tamtych latach. Yy, zobaczcie. Gdzie my jesteśmy? Bo Polska nigdy nie była jakby w polu zainteresowania. To jest narracja, której się naprawdę trzeba przeciwstawiać. Trzeba ludziom tłumaczyć, że tutaj wojny żadnej nie będzie. Mają się prawo absolutnie bać. Ukraińcy, gruzini, Mołdawianie, ci, którzy mieszkają na terenach Uzbekistanu, a, i tak dalej, i tak dalej, łącznie z, jakby, z republikami nadbałtyckimi. Natomiast naprawdę my możemy trochę zluzować rajtuzy, mówiąc kolokwialnie, i przestać się naprawdę historycznie obawiać, bo w interesie e, tych wszystkich, którzy chcą, żebyśmy my, my klikali, jest wchodzenie w tytuły, gdzie cały czas jest narracja o tym, że tu będzie wojna. Jestem za tym, żeby oczekując pokoju, przygotowywać się do wojny, zbroić się. Jestem absolutnie za tym. Jestem zwolennikiem tego, żeby się uczyć strzelać, żeby umieć strzelać. Tę umiejętność naprawdę z przyjemnością, doskonale, regularnie. Łącznie z moją żoną. To jest coś, co wspólnie, wspólnego robimy. To było jedno z Twoich pytań. Co wspólnego robić, żeby razem y, patrzeć y, optymistycznie w tym samym kierunku? Ja po, powtórzę. Naprawdę nie wierzę w to, że tutaj będzie wojna, ale warto być silnym i mieć poczucie swojej wartości i naprawdę wdzięczności również za to, że jesteśmy, w mojej ocenie, w bardzo odpowiednim sojuszu. Rozmowy z Tobą są to, bo zaczęliśmy od związków, a skończyliśmy geopolitycznym wątkiem w skali świata. Zaczęliśmy od związków, a skończyliśmy na Związku Radzieckim, więc jest pewna logika. No. Konstrukcja klamrowa, tak to się nazywa. <laughs> Także y bardzo Tobie dziękuję, ja dziękuję. za rozmowę. Was drodzy widzowie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, a trzymam za to kciuki, to jeszcze raz zachęcam do subskrypcji i polubienia tego filmu, a ciebie, właściwie tobie, Robercie, mówię do zobaczenia, czyli do kolejnego spotkania. Dziękuję.